wygrane ligę bez rzędu i ogromny apetyt na zwycięstwo numer 3. Zadanie z pozoru nietrudne, bo Podlesianka w sobotę podejmowała u siebie Grunwald Ruda Śląska, który w ubiegłym sezonie walczył co prawda o awans, ale w bieżącym sezonie zespół prowadzony przez Jacka Bratka to zupełnie inna drużyna. Osłabiona, która najprawdopodobniej z trudem powalczy o utrzymanie. Przed meczem miała miejsce mała uroczystość, podczas której za wieloletnią działalność sędziowską został wyróżniony mieszkający na Podlesiu były sędzia pierwszoligowy Antoni Spyra. W dziesięciolecie sędziowania otrzymał od nas krótki, niewielki upominek. Wręczy go prezes Podlesianki wraz z byłym kierownikiem drużyny, a także z wnukami, co warte podkreślenia, pan Antoni Spyra. Początkowo, jako wiadomo, jako piłkarz przez 12 lat w różnych klubach siemianowickich. Później udało mu się ukończyć kurs sędziowski i w swojej karierze sędziował ponad 1500 zawodów. Tutaj gratulacje są. Sędziował m.in. mecz Zawisza Bydgoszcz, Legia Warszawa. To jeszcze sędziował również tutaj reprezentację Polski, zarówno w Tychach, w Katowicach, jak i w Knurowie. Serdecznie panu sędziemu z okazji jubileuszu dziękujemy. Myślę, że jeszcze raz zasłużył na brawa. Wracamy jednak na Zieloną Murawę, gdzie gospodarze już od pierwszych minut rozdawali karty. W trzeciej minucie penetrującą piłkę z własnej połowy zagrywa Szostek, a pojedynek szybkościowy z obrońcą wygrywa Drzemała i z ostrego kąta uderza na bramkę. Piłkę paruje golkiper, ale wobec dobitki Kubackiego jest bezradny i Podlesie wychodzi na prowadzenie. Kilka minut później dobry strzał zza pola karnego oddaje Dawid Solik, ale piłka przechodzi nieznacznie obok bramki. W 15 minucie rzut rożny z prawej strony egzekwuje Zając i dogrywa mocno dochodzącą piłkę, którą przecina głową tuż przed bramkarzem Szostek i na Podlesiu mamy już 2-0. Nie minęło wiele czasu, a już bramkarz Halembian musiał kolejny raz wyciągać piłkę z siatki. W 18 minucie Kubacki dogrywa prostopadle do Szostka, który gubi złotem dwóch obrońców, mija bramkarza i wykłada piłkę Kubackiemu, który dopełnia formalności i pakuje piłkę do pustej bramki. Dariusz Kubacki. 3 minuty później Witas z prawej strony podciąga z piłką i zewnętrzną częścią stopy dogrywa świetną piłkę do nabiegającego w pole karne Szostka, który pewnym plasowanym strzałem zdobywa gola na 4-0. 20 minuta spotkania, prowadzimy 4-0, tym razem drugą swoją bramkę w dzisiejszym spotkaniu zdobywa grający z numerem 99 Kamil Szostek. A w kolejnej akcji Szostek kompletuje już hat-tricka. W swoim stylu zagrywa w uliczkę Dawid Stolik, a wychodzący w tempo Szostek pasówką szuka bramkarza i mamy już 5-0. I 23 minuta spotkania, mamy już 5. bramkę i klasycznego hat-tricka ustrzelił grający z numerem 99 Kamil Szostek. Szostek, strzeliłeś kiedyś 3 bramki po 8 minut? Czy bramki w 8 minut? Nie wiem, ale 3 strzelałem. Zdarzało się w Przemszy, się wiesz, ale nigdy nie liczyłem czasu. Także jeżeli to było 8 minut, szkoda, że nie 5, to może bym przebił Lewandowskiego. No ale cieszę się, że są 3 bramki, że jest zwycięstwo. Zdecydowanie dzisiaj pokazaliśmy, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo naszymi treningami. To, co trener powiedział, założyliśmy sobie, że strzelamy 5 bramek i prowadzimy grę. Tak zrobiliśmy i mam nadzieję, że trener będzie z nas dumny. 180 sekund później Szostek mógł trafić po raz 4, ale nie wykorzystał doskonałego podania ze strony Dariusza Kubackiego. Grunwald tak naprawdę nie potrafił zagrozić bramce Piotra Wolana. To chyba pierwsza okazja przyjezdnych, w której i tak trudno mówić o szansie na zdobycie bramki. Do przerwy gospodarze prowadzili zatem bardzo pewnie 5-0. I już wtedy wiadomym było, że 3 punkty zostaną przy Sołtysie. To
trzeba powiedzieć uczciwie, tutaj dzisiaj przeciwnik pokazał nam, w jakim my jesteśmy miejscu. Trzeba przede wszystkim przeciwnikowi pogratulować wysokiego zwycięstwa. Absolutnie zasłużyli na to zwycięstwo. Byli zespołem zdecydowanie lepszym i od samego początku kontrolowali ten mecz. I taka jest prawda. Naszym celem było wyjść, zdominować, strzelić szybko. Dokładnie pięć bramek, bo tyle użyłem na odprawie. Drużyna to wykonała perfekcyjnie. 20 kilka minut zajęło strzelenie 5 bramek. Mecz uspokojony. No a potem już gra wyglądała jak wyglądała. Na boisku działo się zdecydowanie mniej, ale ciężko chyba o inną grę przy takim wyniku. Po przerwie trener Kaczor zdecydował się od razu na 3 zmiany. Na placu gry zameldowali się Sieniawski, Król i Rawicki. W pierwszych minutach drugiej odsłony dwie szanse na zdobycie bramki miał Mateusz Drzemała, ale nie udało mu się wpisać na listę strzelców. Co ciekawe, w 60 minucie meczu na listę strzelców wpisał się za to nominalny bramkarz Mohamed Lamil, który z powodu kłopotów kadrowych Grunwaldu wystąpił w polu. Bramka jednak nieuznana, bo zawodnik gości dokonał tego z ewidentnego spalonego. Na 15 minut przed końcem ładną koronkową akcję podlesianki wykończył dobrym strzałem Mateusz Rawicki, ale na wyżyny swoich umiejętności w bramce Grunwaldu wyciągnął się Syga. Sytuacja warta odnotowania do pomeczowej relacji. W 85 minucie meczu swojej szansy na bramkę szukał także Adam Zając, ale mocne uderzenie pomocnika podlesianki powędrowało tuż nad bramką. Ekipa z Katowic wygrywa 3 mecz z rzędu, awansując tym samym na 4 lokatę w ligowej tabeli. Po 5 zdobytych bramkach w pierwszej połowie wydawało się, że kolejne trafienia będą tylko kwestią czasu. Tak jednak nie było. Czy to prawda, że po strzelonej 5 bramce zabronił trener strzelać więcej bramek i uspokoić grę, grać od tyłu? No nie do końca. Cel główny to było zdobycie szybko 5 bramek. Oczywiście nie mamy tu żadnych animozji między nami a Grunwaldem, ale chcieliśmy po prostu sobie udowodnić, że potrafimy robić to, co sobie założymy. Szybko było jedno główne zadanie, zdobyć szybko 5 bramek, to się udało. Później mieliśmy co prawda podwyższać ten wynik, mieliśmy sobie spokojnie grać od tyłu, kontrować, punktować drużynę, miało to się skończyć zdecydowanie wyżej, ale na razie zrobiliśmy 50% naszej normy. Mamy nadzieję, że zostawiamy sobie kolejne procenta na następne mecze. My mamy dzisiaj taką, a nie inną sytuację w klubie, mamy trudną sytuację, ale na tyle, na ile nas dzisiaj było stać, żeśmy walczyli, co pokazała druga połowa. Natomiast nie umniejszając nam, jeszcze raz gratulacje dla przeciwnika, byli zdecydowanie lepszym zespołem w każdym aspekcie piłkarstwa, podkreślam, w każdym aspekcie piłkarstwa, tak jak tu było dzisiaj widać na boisku, stwarzali sobie raz po raz sytuację, zwłaszcza w pierwszej połowie, doskonale prowadzili grę, mają szybkich zawodników, chociażby takich, którzy robią różnicę. Uważam, co niektórzy powinni grać troszeczkę wyżej, chociażby na przykład tu mam na myśli Kamila Szostka. No, zespół bardzo, bardzo dobry, życzę im wszystkiego dobrego, natomiast nas czeka jeszcze dużo, dużo ciężkiej pracy i tyle. Szosty, dzisiaj masz wyjątkowy dzień, strzeliłeś 3 bramki, więc możesz zadedykować 3 osobom te 3 bramki. Aha, 3 osoby mam wybrać, tak? Tak jest. Wiadomo, rzeczywiście pierwsza osoba to jest moja przepiękna przyszła żona, która dzisiaj była na meczu, moi rodzice i całej drużynie oraz trenerowi, bo tych bramek by nie było dzięki nim, tak? Wypracowaliśmy sobie wszystkie akcje całą drużyną. Nic mi nie pozostało, tylko po prostu strzelać te bramki. Jestem zadowolony, dziękuję chłopakom, gratuluję wszystkim i oby tak dalej. To my z trenerem dedykujemy to zwycięstwo kibicom, no i oby tak dalej. Zespół Daniela Kaczora bardzo pewny zatem wygrywa, a po spotkaniu na gromki 100 lat zasłużył Piotr Wolan, który 4 września obchodził urodziny. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego, jak najmniej puszczonych bramek, jak najmniej ostrych i ciężkich wymian zdań z naszym kapitanem drużyny, aczkolwiek widzę, że to pomaga. I z kierownikiem. Ale kierownik cię bardzo lubi, tak naprawdę tylko od zbiorów motywacyjnych. Wszystkiego najlepszego. Sto lat niech żyje nam. Jeszcze